co masz w swoim sercu? To jest pytanie retoryczne. Nie musisz mi odpowiadać, ale popatrz swoje serce. Co jest w swoim sercu? Co masz w swoim sercu w tej chwili? Bo to jest ważne, co masz w sercu. To jest bardzo ważne. Serce to jest rodzaj skarbca, tak mówi Słowo Boże. I człowiek ze skarbca może wydobywać. Więc ze skarbca możesz wydobyć dobre albo złe rzeczy. Właśnie, tak? Wiesz, o co chodzi? To wszystko zależy, co masz w skarbcu. A kiedy z obfitości serca mówią usta, to wtedy już wiadomo, co jest w skarbcu. Jest bardzo ważne, byśmy wiedzieli, co jest w skarbcu. Interesuje cię to, co jest w skarbcu? Zawsze ludzi interesowało to, co było w skarbcu. Skarbiec zawsze jest interesującym miejscem. Chyba, że jesteś ignorantny i cię nie interesuje, co jest w skarbcu. Ale mnie interesuje skarbiec. To jest bardzo interesujące miejsce. Czyli możemy patrzeć, co jest wewnątrz. Będę mówił o miłości. Dziękuję za to, aleluja. Proszę? Najkochańszy temat. Będę mówił o tej miłości, która jest zapisana w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, w wierszu 5. I przyszła kolej na taką myśl, nie myśli nic złego, a inny przekład mówi, nie pamięta złego, żeby jakby mieć całość. Czyli miłość nie myśli nic złego, albo nie pamięta, nie rozpamiętuje złego. Taka jest miłość. Taka jest miłość, więc taki jest Bóg. I to jest ważne. Bo my go naśladujemy, my chcemy być do niego podobni, więc chcemy mieć podobne serce, jak Bóg. Amen? I pamięta ktoś coś o miłości, o tych przymiotach? A ja pamiętam dużo. Pewnie. Jest najważniejsza. Jest najważniejsza. Jest celem. Jest celem. Ja ci powiem, szkoda, że to się kończy, bo za niedługo chyba bym cię prosił, żebyś ty właśnie tą część mówiła. Jest najważniejsza, ponieważ wiara, nadzieja, miłość jest najważniejsza. Jest miłość, jest przykazaniem, bo Jezus powiedział, nowe przykazanie daje wam. To znaczy, że stare przemija, ale nowe daje Jezus. Nowe przykazanie, to jest miłość. Jest identyfikacją, bo po miłości wszyscy poznają, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Właśnie po nim. Jest celem, ponieważ jest napisane w słowie, żeby dążyć do miłości, czyli to jest ten cel. Jest spójną doskonałości, jest tym, co powoduje, że jesteśmy razem. Że razem podróżujemy, że się nie rozchodzimy, że się nie obrażamy na siebie z różnych powodów. Nie bierzemy rozwodu. Tego w małżeństwie, ale tego w kościele też. Nie jest Bożym celem, żebyś się rozwiódł w małżeństwie. Ale może się tak zdarzyć. Tak się może zdarzyć. Ale miłość jest czymś, co może spowodować, żeby to mocniej przytrzymać. Jest klimatem, dlatego że apostoł mówi, wszystko niech się dzieje u was w miłości i wreszcie jest wyborem. Bo decydujemy, czy to weźmiemy, czy tego nie weźmiemy. Więc ja teraz będę się odnosił do tej ostatniej jakby rzeczy, o której powiedziałem, czyli zachęcał do tego, abyśmy chcieli brać. Ja głoszę również do siebie. Zawsze zachęcam siebie. Przy okazji, wy tego słuchacie i możecie zachęcać siebie, jeżeli chcecie. Także ten wstęp jest po to cały czas, aby powiedzieć, czym jest miłość i jak ona jest ważna. Abyśmy mocno się na niej skoncentrowali. I mamy niesamowitą cechę. Nie myśli nic złego. Nie pamięta złego. Nie rozpamiętuje. Czy ktoś ciebie zawiódł w relacjach? Możesz podnieść rękę. Zawiódł cię ktoś w relacjach? Byłeś mocno zawiedziony w relacjach? Mocno zawiedziony? Wiele razy? Przez wielu ludzi? Czy ty zawiódłeś kogoś w relacjach? Mocno? Wiele razy? Wielu ludzi? To jest niesamowite. Że wiele razy byliśmy zawiedzeni, ale też wiele razy kogoś zawiedliśmy. I to powoduje, że musimy się czegoś nauczyć. Albo uczymy się przez to czegoś.
Chciałbym, abyśmy otwarli Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 36 wiersz. Jeżeli ktoś ma Biblię, jeżeli nie, to ja to przeczytam. Jest opisana tam pewna historia, która dotyczyła zawiedzenia. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 36 wiersz. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się im powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, także się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruszony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Jest opisana pewna historia, która dotyczy pewnego nieporozumienia, które doprowadziło do tego, że Barnaba i Paweł się rozeszli. Wcześniej podróżowali razem, razem pracowali, ale doszło do pewnego nieporozumienia pomiędzy nimi. Powodem tego nieporozumienia był Marek, młody uczeń pański, który był zabrany w pierwszą podróż misyjną apostoła Pawła i prawdopodobnie tam nie dotrzymał biegu. Coś się wydarzyło. Wydarzyło się coś takiego, że odstąpił od nich podczas tej podróży. Nie wiem, nie dał rady, nie wytrzymał. Może zwątpił w coś. Może się przestraszył. Bo wiemy, że te podróże apostolskie, one różnie wyglądały. Tam były kamienowania, były biczowania, tam były prześladowania też. Także być może zobaczył to wszystko i to go przerosło. Być może nie podołał tej sytuacji i zawiódł. Odstąpił, zostawił ich. Zostawił ich samych. I kiedy dochodzi do drugiej podróży misyjnej, do planu, apostoł Paweł pamięta to i mówi: nie idę z nim w drogę. Nie pójdę z nim w drogę. Dlatego, że on nas po prostu zabił. I nie zabieramy go. Ale Barnaba powiedział: dajmy mu szansę. Parafrazuję oczywiście ten tekst. Ale Barnaba powiedział: zabierzmy go. Widocznie był gotowy dalej iść. Zabierzmy go. Dajmy mu szansę. Może się sprawdzi. I to był powód dojścia do nieporozumienia. Że tych dwóch, Barnaba i Paweł, rozeszli się. Poszli w dwie różne strony. Ja wierzę, że Bóg to wykorzystał ku dobremu i tu było błogosławieństwo. Ale chodzi o tą sytuację, o problem. Dlatego, że ktoś kogoś zawiódł i ktoś pamiętał: zawiodłeś mnie. Nie dostaniesz drugiej szansy. Ja ciebie nie wezmę. Barnaba to imię znaczy syn pocieszenia. I takim paradoksem jest, że Barnaba to był człowiek, który apostoła Pawła kiedyś wyciągnął z takiego miejsca ukrycia. Apostoł Paweł po swoim nawróceniu głosił tak Ewangelię, że dochodziło do przewrotów w miastach, ale dochodziło do zamieszek. Uczniowie musieli go spuścić w koszu. On nocą uciekał, pamiętacie? Później trafił do tej rodzinnej swojej Cylicji. Były oczywiście różne problemy. Nawraca się człowiek, który prześladuje chrześcijan. Staje się apostołem, kimś, kto ma wpływ na Kościół. Nie wszyscy mu zaufali. Niektórzy nie chcieli, aby po prostu zajmował to miejsce. Więc został poproszony, aby wrócić do Cylicji, aby wrócić w swoje rodzinne strony. I tam spędza apostoł Paweł kilka lat. Ale Barnaba podczas podróży przypomina sobie, że tam mieszka taki człowiek jak Paweł z Tarsu. I Barnaba, ten syn pocieszenia, odnajduje Pawła podczas podróży misyjnej i mówi: Paweł, chodź z nami, chodź, przyłącz się, będziemy razem pracować. Więc to jest serce Barnaby. Ono nie rozpamiętuje, nie pamięta problemu, jest cały czas takie gotowe, aby dawać drugą szansę. I to jest to serce. To jest serce ojca? Jak myślisz? Tak? Jest to serce ojca? To jest serce Jezusa. Pamiętacie w życiu Jezusa ludzi, którzy go zawiedli? To zaraz do tych ludzi. Zawiodłeś Jezusa kiedyś? Tak? Wiele razy? Tak. Bardzo?
30 lat. Ale później, kiedy go poznajemy, też go zawodzimy? Zdarza się. Zdradzamy? Wiecie, kiedy zdradzisz brata, to też zdradzasz Chrystusa. Chcę to jakby poszerzyć, żeby pokazać, że to możliwe. Kiedy zdradzę Ciebie, to też zdradzam Chrystusa. Kto zdradził Chrystusa? Pamiętacie w Biblii? Judasz. Judasz zdradził pierwszy. Judasz zdradził. Przyszedł do Jezusa. Pocałował Go. Jezus powiedział, pocałunkiem zdradzasz przyjaciela? Diabeł zrobił coś podczas ostatniej wieczerzy w sercu Judasza. Pamiętacie? Wcześniej się działo. Już. Coś się zrodziło w jego sercu. Coś w sercu Judasza się zrobiło. Judasz po prostu, nie wiem, przegapił ten moment, kiedy to przyszło. Pozwolił, żeby to urosło. Troszczył się o tą myśl i ona później zrodziła. Później przyszedł i pocałował Jezusa. Ale Piotr też powiedział do Jezusa, ja się Ciebie nie zaprę. Nawet jeżeli bym miał iść na śmierć, to po prostu się nie cofnę. Tak powiedział Piotr. Ale później się przydarzyło, że go się 3 razy zabrał. Bał się, bo w tamtym czasie, kiedy zabijano przywódcę, zabijano jego uczniów, aby nauka się nie szerzyła. Więc apostoł Piotr, kiedy zobaczył, co się dzieje z Jezusem, zrozumiał, że może się dostać z Nim. Po prostu się zaczął bać. Ale uczniowie Jezusa, inni też się bali, ponieważ pod krzyż przyszedł już tylko jeden. Reszta też po prostu bała się. I jak myślicie, czy Jezus miał takie serce, że pomyślał sobie wtedy, no, rzeczywiście, co to jest w ogóle? Wybrałem ich, poświęciłem się całkowicie, podczas ostatniej wieczerzy powiedziałem im o tym, co zrobię za nich, a kiedy po prostu potrzebowałem ich pomocy, kiedy byłem w ogrodzie Getsemane, kiedy mi było tak ciężko i trudno mi było to przetrwać i prosiłem ich, 3 razy prosiłem, czuwajcie ze mną, pomóżcie mi, bądźcie ze mną, jest mi tak ciężko, a oni po prostu spali. Po prostu spali. I czy myślisz, że Jezus tak myślał? Myślał sobie, co to jest w ogóle? Co to za ludzie? Ja im zaufałem. Mój duch jest ich obietnicą. Złożyłem w nich ten depozyt Ewangelii. Postanowiłem, że oni zaniosą tą najważniejszą decyzję, najważniejszą rzecz, jaka się stała ludziom, a oni po prostu spali. A później się go zapalili. Jak myślisz, czy Jezus miał takie serca? Możesz odpowiadać głośno. Wiecie, jak byłem w Nowej Soli, ktoś mi powiedział, tu jest inny kościół, mi powiedzieli. Powiedzieli, oni nie będą z tobą rozmawiać. Jeżeli jesteś przyzwyczajony, że ktoś ci odpowie coś, to tu ci nie odpowiedzą. Ja mówię, ja nie wierzę. Wiecie, było głośno? A się powiem, nie? Głośno, dyskusję prowadzili jakieś. Odzywali się. Jezus nie jest taki. Jezus nie ma takiego serca. Jezus Piotra uczynił liderem przebudzenia po krótkim czasie od tego, jak on go się zapadł. Jak potrzebował takiego przywrócenia. Ponieważ Jezus jak zmartwychwstał i kobiety go zobaczyły i przyszły do grobu, to Jezus mówi do kobiet, idźcie, powiedzcie moim uczniom i Kefasowi. Być może Piotr nie był już z uczniami. Być może po prostu był tak załamany swoją postawą, że gdzieś się zaszył, zamknął i był w depresji. Nie wiem, czy wtedy było znane słowo depresja, ale jeżeli to funkcjonowało, to Piotr wtedy prawdopodobnie był w takim miejscu. Po prostu był załamany. Załamany. Nie dotrzymałem, zawiodłem, nie dotrzymałem słowa, byłem taki pewny, co w ogóle, kim ja jestem i tak dalej. Ale Jezus go woła z powrotem i mówi, chodź,
Ja z Ciebie w ogóle nie rezygnuję. Nie będę pamiętał tych rzeczy, nie wypomnę Ci. Kiedy Jezus spotkał się z Piotrem, On mu nie wypomniał. Nie wypomniał mu tego. I innym też nie wypomniał. My sobie możemy wypomnieć coś, ale Jezus nam nie wypomni. Więc to jest to serce, które nie rozpamiętuje i nie pamięta złego. Przy powieści Salomona, 4 rozdział, 23 wiersz mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Amen? Bracia i siostry, czujniej niż wszystkiego innego, to znaczy, to jest najważniejsza rzecz w twoim życiu. To jest bardzo ważna rzecz w twoim życiu. Strzeż swojego serca. To nie jest miejsce, gdzie jest swobodny przepływ myśli. To w ogóle nie jest to miejsce. Przychodzi coś do głowy, myślisz o tym, odchodzi, nie myślisz. Znowu coś przyszło, myślisz. To nie jest tak w sercu. To jest miejsce, gdzie Bóg mówi, żeby postawić straż. I tam się nie ma prawa takie coś dziać. Tam nie może kuzia ruzia. Od myśli do myśli. Tam nie może tak być. Jak tak będzie, to w najlepszym razie będziemy na bezdrożach błędu i będziemy miotani różnymi naukami. W najlepszym wypadku. Jak pozwolimy, że to będzie huśtać w nas. Że te myśli będą przepływać. Ten powie to, myślę o tym. Ten powie tamto, myślę o tym. Nie. To nie jest to miejsce. Bóg powiedział bardziej niż czegokolwiek. Bardziej niż swojego domu i swojego samochodu. Swój samochód, jak masz dobry, to go zamkniesz, jak idziesz do domu, tak? No zamykasz. By tam ktoś nie właził. Żeby tam nie było wielu użytkowników, jak ciebie nie ma. Klucze masz. Mobilizer masz. Jakieś inne zabezpieczenia. Do garażu go schowasz. A to jest tylko samochód. A serce? No niech będzie otwarte. A niech sobie tam ktoś wejdzie. Niech sobie coś zrobi. Nie. To jest ważniejsze od samochodu i od mieszkania. Ewangelia Marka, 7 rozdział i 20 wiersz. To jest to miejsce, kiedy uczniowie się zastanawiali nad jedzeniem. Jeść, nie jeść, co jest czyste, co jest nieczyste, co zanieczyszcza człowieka, co nie zanieczyszcza. Jezus daje tą wyraźną odpowiedź, że to, co wchodzi z zewnątrz do człowieka, nie zanieczyszcza człowieka. Notabene jest to odpowiedź dla niektórych grup religijnych, którzy się zastanawiają, czy coś można zjeść, czy nie. Jezus powiedział, to co wchodzi z zewnątrz, wychodzi, to nie zanieczyszcza. Ale powiedział, co zanieczyszcza. I tu jest nasza uwaga. Mówi bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, postęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Mówi Jezus o tym. Są rzeczy, które kalają człowieka. Są rzeczy, które ciebie i mnie mogą zanieczyścić. Nawet jak jesteś wierzący, powoduje to pewne zanieczyszczenie wewnątrz. I dzisiaj mówię tylko o tej jednej. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Jezus mówi, że z wnętrza człowieka, z serca ludzkiego pochodzi zła myśl. A zła myśl jest początkiem czegoś. A list do Filipian, 4 rozdział, 8 wiersz mówi, to jest taki ciąg słów, które są połączone, mówi: wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wiecie, Słowo Boże mówi wyraźnie, nie myśl o wszystkim. Słowo Boże mówi, myśl tylko o tym. Jest konkretnie o czym. To znaczy, że jak pozwolimy sobie na przepływ różnych myśli, huzia, ruzia, pootwieramy. Wszedł kto chciał, zrobił co chciał i poszedł. Wiecie, nie dojdziemy za daleko. Ja to wiem. Ja nie zajdę za daleko, jak to zrobię. Więc trzeba ukierunkować swoje myśli. Ktoś powie, że to jest jakiś rodzaj prania umysłu. Oczywiście.
Jak będziemy oglądać wszystko, chociażby co jest tylko na jednym programie telewizyjnym. Weź sobie, wybierz tam jeden program i oglądaj to i uwierz w to. To będzie straszny twój stan. Już po krótkim czasie. Nie możemy tego robić. Są rzeczy, w które mamy wierzyć i w które mamy nie wierzyć. Wiecie, jesteśmy w ciekawym czasie, bardzo ważnym czasie. Ale ja wierzę, że to jest też czas, gdzie Bóg kładzie taki mocny akcent na serce, na twoje i moje serce. Ono jest decydujące. Ponieważ z jego wnętrza pochodzi to, co wyjdzie z ciebie. To, co tam się stanie, albo cię zanieczyści, albo cię poprowadzi. Dlatego to jest bardzo ważne. Jak myślicie, o czym myślał Jozue i Kaleb, kiedy poszli na tą wyprawę, aby sprawdzić ziemię obiecaną? Jak myślicie? Zastanawialiście się, jak oni wracali już i zobaczyli, że Jerycho jest mocnym miastem, obwarowanym, wysokie mury, ludzie są potężni, potomkowie Anaka. Jak znajdziesz gdzieś na Discovery te odkopane wielkie szkielety, to są potomkowie Anaka. Biblia o nich mówi. I oni tam byli w Jerychu. Były warownie, militarnie byli bardzo dobrze przygotowani. Rosły tam takie owoce, że w dwóch trzeba było nieść kić winogron, tak? Dobrze pamiętam? Tam było wszystko po prostu. To była urodzalna ziemia i była potęga. I jak myślicie, ta garstka ludzi, która wracała, tych 12 wysłanników, kiedy oni zaczęli tą potęgę Jerycho, miasta, miejsca, do którego mieli wejść, co oni myśleli, jak wracali? To było w ich sercu. Bo tak naprawdę bitwa tam się rozgrywa w sercu. Oni wracali i mieli coś w swoich sercach. Wiemy, że dwóch z nich inaczej nastawiło swoje serca. Widzieli to samo. Widzieli te trudy, te góry, tą potęgę. Widzieli tego przeciwnika. Ale jednak w tej trudnej sytuacji, w czasie próby, dwóch z nich nie myślało o sobie i o swoich możliwościach. Dwóch z nich pomyślało o Bogu. Kiedy jesteś w tej trudnej sytuacji zmagania i góry, właśnie nie myśl o sobie, o swoich możliwościach, słabościach, małościach, nieprzygotowaniu, niewykształceniu, jak tam sobie chcesz, wymyśl sobie, nie masz pieniędzy, nie masz środków, nie masz możliwości, rodzice cię tak wychowali, myśl o Bogu, który w ciebie uwierzył, który jest potężny, który umieścił swojego ducha w tobie, ducha, który Jezusa wzbudził z martwych. On jest wewnątrz ciebie, on nie jest na zewnątrz i musisz go poszukiwać. Możesz się do niego zwracać, możesz chodzić w głosy ducha, możesz doświadczać wszystkiego, co jest w duchowej przestrzeni. I kiedy tak nastawisz swoje serce, to żadne ludzkie przeciwności nie spowodują, że się będziesz bał, się wystraszysz. I to jest właśnie w sercu. To, ta bitwa toczy się o serce. Ona się toczy w sercu. Nie wiem, czy miałeś kiedyś takie rozmowy po zakończonych rozmowach wewnątrz siebie. Rozmawiałeś z kimś, przeważnie po tych trudnych rozmowach. Po prostu miałeś z kimś rozmowę. To była trudna rozmowa. Były jakieś argumenty mocne, może się pokłóciłeś z kimś, doszło do jakiegoś nieporozumienia pomiędzy Barnabą a Pawłem. Doszło do nieporozumienia. I później ta rozmowa się kończy, wracasz i zaczynasz toczyć ją w sobie. Odnawiać ją w sobie. Nie wiem, robiłeś tak kiedyś? Kto tak robił? Sam się robił przed snem. Przed snem. Analiza. Ale mogę powiedzieć tak. A powiedziałbym tak. Przyjdą ci do głowy argumenty, które wcześniej nie przyszły. One w tej drugiej rozmowie przychodzą, kiedy już nie możesz z nikim rozmawiać. Ze sobą rozmawiasz. I toczysz dalej tą rozmowę. Ale bym jej powiedział, że też mi to nie przyszło do głowy. Miałeś tak, że też, może mówię tak nieduchowo, ale jak to ubierzemy duchowo, to tak jest, nie? Ale bym mi powiedział. No ciekawe, nie miałbym odpowiedzi wtedy. Ciekawe, co by zrobił. Może by wtedy przyznał mi rację, może by zrozumiał. I toczymy jakby pewne rozmowy wewnątrz. Jak mogłaby się rozmowa potoczyć? Ja wam powiem, to są rzeczy, które dzieją się w sercu i to są negatywne rzeczy, które się dzieją w sercu.
Właśnie na to nie możemy nigdy pozwolić. Po zakończeniu tej rozmowy nie toczymy rozmowy w sercu. Tam przychodzą później pewne decyzje i pewna zatwardziałość przychodzi do serca wtedy. Wtedy zaczynamy decydować, rozpamiętujemy rzeczy. I podejmujemy decyzję w sercu. Jak? Co, jeżeli to jest szybciej na języku niż w sercu, a później sobie myślę... To są emocje. To są emocje. Ja nie mówię teraz o emocjach. Ja wiem, że to się w emocjach zdarzy. Tak? Jesteśmy rozemocjonowani, mamy jeszcze temperament mocny, mieliśmy ciężki dzień i po prostu wyskoczy coś. Ja nie mówię o tym. Jak ci wyskoczy, to żałuj mówi. Przeważnie żałujesz. I nie da się tego cofnąć, ale o tym nie mówię. To nie jest tak negatywne. Chodzi o to, co się dzieje w sercu. Po prostu coś jest w sercu. Nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wie. Tylko ty o tym wiesz. Chyba, że masz przyjaciela albo przyjaciółkę tak blisko, że się zaczniesz tym dzielić. To jest jeszcze gorsze. To już jest zasiewanie. To jest zasiewanie ziarna. Złego ziarna. Złe rzeczy, zanim zaistniały, zrodziły się w czyimś sercu. Wszystkie złe rzeczy, zanim zaistniały, zrodziły się w czyimś sercu. W sercu kogoś, kto pozwolił, aby wzrosły. To jest po prostu nasza decyzja. I to jest trudna decyzja nieraz. Bardzo trudna decyzja zabronić im wzrastać, ale one wzrosną, jeżeli pozwolimy. Wzrosną, później poczną i urodzą coś. Przeważnie widać dopiero po narodzinach, jak coś się narodzi już, jak coś już jest. I wtedy myślisz sobie, no przecież było wszystko w porządku. Nic nie było widać, a nie było widać. Nie było widać. Ale jak się urodziło, to już widać. I później z obfitości serca coś usta powiedzą. I czuję, że to jest takie negatywne. To znaczy, że to wcześniej się urodziło. Że ktoś pozwolił, aby urosło. Że pozwolił ktoś i podlał to. Wiecie, jak się podlewa te rzeczy? Znowu rozpamiętujesz. Pamiętasz to. Pamiętasz. Wiecie, ja nie wiem, jak ktoś doświadcza. Ja jestem jeszcze w takim miejscu, że nie ma u mnie, nie jest u mnie tak, że przebaczyć znaczy zapomnieć. Ja nie zapominam. Nie mam cudownej amnezji. Nie wiem, czy wy macie. Nie pamiętam. Pamiętam. Ale to, co mogę zrobić, to nie rozpamiętywać. Nie podlewać tego. Przykryć tą miłością. Ale kiedy rozpamiętuję, to podlewam. I później to urośnie, później się urodzi. Już jest ku końca. Jak myślisz o innych? Jak myślisz o innych ludziach? Spoza kościoła, jeśli prosi. Jak o nich myślisz? Robią różne rzeczy, na temat których ty masz zdanie. Jak myślisz? Dobrze o nich myślisz? Źle o nich myślisz? To jest w sercu właśnie. Jak tam coś wpuścisz i to podlejesz, to urośnie w tobie. I prędzej się później wyjdzie, jak nie zapanujesz. Ale to gdzie w sercu. A co myślisz o ludziach z kościoła? O braciach, o siostrach. O siostrze w Panu, o bracie w Panu. Jesteś połączony więzami krwi Chrystusa. Co myślisz? Czy myślisz dobrze? Czy różnie? Taka rada, jak Jezus myślał. Jezus myślał dobrze. To jest taka podpowiedź, aby swoje serce brać w ryzy. Jak Jezus myślał o ludziach? Wiecie, jest takie miejsce, które mówi, że Chrystus, że jego dowodem jego miłości jest to, że jak byliśmy grzesznikami, to on za nas umarł. To znaczy, że jak byliśmy w miejscu, którego on nie mógł pochwalić, to wtedy on umarł. Wtedy złożył największą ofiarę, wtedy zdecydował poświęcić swoje życie i oddać za siebie i dla mnie. Wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy nie byliśmy jego przyjaciółmi. Więc jaka jest dla nas nauka? Co myśleć o ludziach, kiedy są w swoich słabościach, w swojej odmienności, w czym się nie zgadzam? Co ja o nich mogę myśleć? Ja o nich mogę myśleć dobrze. I tylko dobrze. To są ludzie, za których Chrystus umarł.
To są ludzie, dla których Chrystus umarł. Co mogę zrobić? Okazać im miłość Chrystusa. Oczywiście pojawią się te głosy, ściągnijmy ogień z nieba i spalmy ich. Tu jest też napisane takie coś. Eliasz ściągnął ogień z nieba. Albo to, co przywlekli do Jezusa, możesz kazanie kamienować. Po prostu kamienie. Przyciągnij kamloty, byli gotowi. Jezus im popsuł imprezę. On im popsuł imprezę. On im po prostu chcieli ukamienować tą kobietę. Chodziło tylko o formalność. Więc te głosy też się będą pojawiać w sercu. I kiedy je poddajemy, kiedy pozwolimy, aby rosły, to tak będziemy mieli takie nastawienie do ludzi. Wtedy pójdziesz i jak zobaczysz, że ktoś tam coś robi, a co do czego masz inną teologię, co pomyślisz, do piekła pójdzie i dobrze nie pójdzie do piekła. Ale Jezus przyszedł, żeby on nie poszedł do piekła. I wybrał ciebie, żeby mu powiedział, że nie musi iść do piekła. To znaczy, musimy odsunąć sobie te myśli negatywne. Oczywiście, jeżeli chcemy wyładować swoją złość, nie jest takie miejsce. Jak chcesz wyładować swoją złość za to, jacy są ludzie, to jest diabeł. Możesz mu naftykać. Możesz się z nim nie zgodzić. Możesz zrobić coś przeciwko niemu. Nawet powinieneś. To jest inicjator i ten, który wziął zakładników. Wziął kogoś w niewolę. Ci ludzie są po prostu w niewoli. Oni są związani. Oni nie są winni. Bo oni zostali związani. Więc Jezus myślał dobrze. W jego sercu były dobre myśli. Inaczej odpuściłby sobie swoich uczniów, poszedłby z powrotem. Nie wybrałby ciebie i mnie, a mnie to by nie wybrał na pewno. Nie wiem, gdzie mnie na pewno nie. Ale jednak zrobił to. I dał szansę. Nie tylko drugą. Cały czas mi daje szansę. Ja wierzę, że będzie dobrze. I to jest niesamowite. Serce to miejsce bitwy. To znaczy, że nigdy się to nie skończy i zawsze musisz być uważny. Zawsze możesz być uważny, co tam się dzieje. I ostatnia myśl, trochę zaczerpnięta z kogoś, to mi się podoba, jak mówi. Największym twoim wrogiem nie jest diabeł. Twoim największym wrogiem to niepoddany charakter i nieokiełznane serce. To jest mój największy wróg. Czyli sami. Proszę? Sami. Tak. To są moje decyzje. To jest to, co pozwolę, że się we mnie stanie. Co spowoduje, że nie wejdę. Proszę? Chyba słuchałam tego też ostatnio. Słuchałaś tego? No widzisz, wyszło tych rzeczy. Także nie myśli nic złego i nie rozpamiętuje złego. To jest cecha Boga. To jest twoja cecha i moja cecha. My po prostu tacy jesteśmy. A jak nie, to tacy będziemy na pewno. Po prostu będziemy w tym kierunku zmierzać i będziemy się o to starać, aby tak było w naszym życiu. Bo wtedy jesteśmy jakby zdolni wypełnić misję, do której jesteśmy powołani. A Jezus postanowił spożyć ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Tymi, o których wiedział, że go zawiodą wiele razy. Tymi, o których wiedział, że wiele razy jakby się go zaprął jeszcze. Ale on w nich po prostu uwierzył. Spotkał się z nimi i powiedział: gorąco pragnąłem spożyć z wami tą wieczerzę. Chciałem spotkać się z wami. I wierzę, że Jezus też tęskni do tego miejsca, kiedy będzie spożywał z owocu wina, kiedy już się z nim spotkamy. I to jest taki moment. Ale na razie będziemy mieli taką pamiątkę tego. Jakby rozpamiętywanie. O, widzicie, tutaj rozpamiętywanie jest. Tu jest rozpamiętywanie. Aby rozpamiętywać, aż to przyjdzie. Czyli to, co zrobił Jezus dla ciebie i dla mnie. To, że dał mi wiele szans i daje mi wiele szans. To, że nie spojrzał na moje uchybienia, ułomności, na moje słabości. To, że on postanowił, że skarb umieści w glinie, w glinianym naczyniu, czymś bardzo kruchym, łatwym na rozbicie, a umieścił skarb tą gliną, to jesteś ty i ja. Z gliną.